Uchwała w sprawie wyznaczenia... Panie Krzysztofie, przepraszam, czy mogę przed Panem jedno słowo wprowadzenie? Proszę Państwa, Pan Krzysztof spotkał się z tymi ludźmi. Spotkaliśmy się wszyscy na komisji, przyszło teraz 6 albo 7 panów. Był dyrektor Zapoń. Dość długo to trwało, ale przeszło bardzo ekonomicznie, z korzyścią i dla dzielnicy, dla opustoszenia centrum z tych wózków. Nie utracili ilości swoich wózków, natomiast staraliśmy się w pewien sposób ich usunąć z pewnych takich punktów i przenieść na plac Szczepański. Kolejnym efektem było tego, że pan dyrektor ostatnio się wstępnie zgodził na to, aby one nie blokowały pierwszej obwodnicy wokół plan, wyjeżdżając z placu Szczepańskiego i turlając się do Dunajowskiego i innymi uliczkami, żeby miały możliwość jak dorożki wjechać w ulicę Sławkowską, podjechać do Marka i tamtędy wrócić na Szpitalną i albo na parking na Ducha, albo w stronę rynku. Udało się to naprawdę uklepać bardzo dobrze. Przy zadowoleniu wszystkich i komisji, i Zapolia, i Luskarzy. Panie Krzysztofie, daję głos. Będę miał dwie uwagi, to znaczy się wydały błędy. Mamy w pierwszym punkcie trochę nielogiczne, że ten był telefonicznie częściowo poprawiany, ale wyszło zupełnie nielogicznie. I w 8 punkcie przy wpisywaniu do komputera zabrakło jednego słowa, no to jest akurat istotne, więc ten taki. Ja go muszę napisać, bo pisałem projekt uchwały, ale po prostu to dosłownie parę minut i złożę poprawkę. Przeczytam projekt uchwały. Wnosi się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu uwzględnienie następujących propozycji zmian w organizacji ruchu z jednoczesnym wyznaczeniem następujących miejsc postojowych dla pojazdów wolnobieżnych napędem elektrycznym. 1. Plac Szczepański. Podtrzymujemy stanowisko zawarte w uchwale numer, znaczy tej poprzedniej, dnia 26. No tak, to ja wiem 37. Tylko już nie chciałem czytać, nie no bo co. Z 26 września 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym. No co do likwidacji miejsc postojowych, będzie poprawka, żeby to zlikwidować. Co do likwidacji miejsc postojowych, formalnie było, że podtrzymujemy negatywne stanowisko co do likwidacji. A jak zostaje, że podtrzymujemy stanowisko zawarte, a nie jest, że negatywne, no bo z czego to wynika? No, w propozycji ZIKIT-u było, że ZIKIT chce zlikwidować miejsca postojowe na placu Szczepańskim. I myśmy zaopiniowali poprzednią uchwałę negatywnie, nam się podobają te miejsca postojowe. Więc jak wpiszemy w ten sposób, no to będzie niezrozumiałe. Więc ja poproszę Państwa radnych, żebyście przegłosowali tą likwidację, skasowanie tej frazy co do likwidacji miejsc postojowych. Proponując jednocześnie umożliwienie przejazdu ulicą Sławkowską w obu kierunkach od rynku głównego do Świętego Marka oraz zwiększenie liczby miejsc postojowych na placu Szczepańskim do 12 na odcinku między ulicą Szczepańską i ulicą Świętego Tomasza, parkowanie ukośne. Punkt drugi, ulica Sławkowska, 3 stanowiska przy rynku oraz 5 stanowisk między ulicą Pijarską a Świętego Marka, z tym, że nie pod kościołem Świętego Marka, uzgodnione z radnym z okręgu. Ulica Świętego Marka przy ulicy Śląskiej, jedno miejsce postojowe, opinia pozytywna, uzgodnione z radnym z okręgu. Przeniesienie 5 stanowisk postojowych z placu Świętego Ducha na rogu ulicy Stojańskiej i Małego Rynku, uzgodnione z radnym z okręgu. Plac Mariacki, akceptujemy istniejące stanowiska postojowe między ulicami Floriańską a Szpitalną, również uzgodnione z radnym z okręgu. Ulica Gołębia, podtrzymujemy negatywne stanowisko zawarte w uchwale z 26 września w sprawie zasad funkcjonowania i tak dalej, uzgodnione z radnym z okręgu. Ulica Brawska, akceptujemy miejsca postojowe w obecnej lokalizacji, proponując ewentualną możliwość przeniesienia 2 miejsc postojowych bliżej rynku głównego, również uzgodnione z radnym z okręgu. Ulica Podzamcze, akceptujemy miejsca postojowe, trzeba dopisać istniejące miejsca postojowe, uzgodnione z panią radną z okręgu. Ulica Bernardyńska, pozytywnie opiniujemy 4 miejsca postojowe z jednoczesną likwidacją miejsc postojowych na rogu ulic Smoczej i Bernardyńskiej, uzgodnione z panią radną z okręgu.
Uzasadnienie jest integralną częścią uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Uzasadnienie po konsultacjach z mieszkańcami, przedstawicielami firm majątkowych oraz zarządem przedsiębiorstwa komunalnego transportu proponuje się powyższe rozwiązanie. Więc ja dosłownie 2 minuty napiszę to i możemy głosować. Dziękuję panie przewodniczący. Proszę. Panie Krzyśku, zanim pan zacznie pisać, to chciałem zadać jedno pytanie panu. Bo się zastanawiam. Napisał pan ulica Bratka, akceptujemy miejsca postojowe w obecnej lokalizacji, proponując ewentualnie możliwość przeniesienia dwóch miejsc postojowych bliżej rynku. Co pan na to, żeby ograniczyć to do 3 miejsc postojowych? To znaczy, żeby oni nie stali aż do wysokości gołębiej, tak jak ma to teraz miejsce. Chcę mieć taką poprawkę, tylko nie chcę tego robić wbrew panu jako inicjatorowi całej uchwały. Ja proponowałbym tak. Dobrze, ale jeżeli mogę, to ja odpowiem. Ja odpowiem w ten sposób. Na komisji była dyskusja. Ten wniosek złożył pan. Ja generalnie się do niego przychylam. No, tylko że mówię, no radny z okręgu miał inne zdanie. Pan liczbę miejsca. Więc jeżeli on się zgodzi, no to nie ma problemu. No. Ja się zgadzam. Tak jak jest pan Krzysiek zapisał, tylko ja proponuję w ulica Bratka akceptujemy 3 miejsca postojowe w obecnej lokalizacji w nagasie parkowanie równoległe. Skośne nie wchodzi w grę, bo tam jest chodnik za wózki. Ja proponuję po prostu, żeby ograniczyć tą liczbę miejsc i tylko tyle. Nie mówię, żeby zmieniać tam. Nie będziesz miał problemu? Ja nie będę miał problemu, mieszkańcy się ucieszą. Nie chciałbym, żeby radni, którzy są reprezentowali swoje okręgi i są posłowie, jak narzeczeni z ich idem mieszkańcami i tym, wyszli na ludzi, którzy nie, byli, tylko pytam, później, zmieniali zdanie. Uważam, że powinna ta uchwała po tym, co było rozmawiane, żeby być rzeczywiście, że jesteśmy ludźmi, którzy się trzymają słowa, które wypowiedzieli, w ten sposób podjęta. A nie to wychodzimy, mówić dobrze, a później ją pokręcimy. No, nie, to nie. Przepraszam, jeśli mogę ad vocem uciec, to w zasadzie sam powiedzieć, jeżeli chodzi o to, co proponujesz Wojtku, to oczywiście jest jak najbardziej. Natomiast były konsultacje właśnie, tak jak powiedział pan przewodniczący, i z przedstawicielami, i z mieszkańcami, i z przedstawicielem ZIKIT-u. Po prostu uzgodniliśmy jakąś wersję wspólną, która zadowala wszystkie strony, więc no, to nie składam. To nie ponorować w tym momencie. No nie, no dobra, nie widziałem, że nasz tak. To nie składam. Nie będziesz to wiedzieć. Poprawiam coś tam. No tak, poprawiam to, co jest trochę nielogiczne. No bo... Dobrze. Piszę. Tak, piszę. Dobrze, się wgodzić, nie? Tak, proszę się dalej. Jak to będzie brzmiało po poprawce.
Lat Szczepański podtrzymujemy stanowisko zawarte w uchwale z 26 września w sprawie zasad funkcjonowania pojazdów wolnowierzchnych z napędem elektrycznym, proponując jednocześnie umożliwienie przejazdu autostopem i tak dalej. I w punkcie, tak, i w punkcie 8 ulica Podzamcza akceptujemy istniejące miejsca postojowe, bo my nie akceptujemy nic nowego, tylko istniejące. Spokojnie się kto z Państwa jest za przyjęciem oświadczenia? Bardzo proszę. Proszę, proszę. 15 osób. Kto z Państwa przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, przeciw, 0 wstrzymujących, 0. Pokazać sądzę, że wyczerpaliśmy dyskusję, nie wiem, która nie widzę rok do dyskusji chętnych. W takim razie głosujemy całą uchwałę, kto z Państwa jest do przyjęcia uchwały. Osób jest za przyjęciem projektu. Kto z Państwa jest przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Dziękuję bardzo.